Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku odbiorę moją pierwszą ikonę w FIFA Mobile 21. I nie, niestety nie będzie to boski Diego Armando Maradona, którego już niestety nie ma razem z nami. Od kilku dni gra sobie w piłkę, tam wysoko, nad naszymi głowami, razem w jednej drużynie z Krojfem, razem z Eusebio, razem z Puskasem. E, ponieważ tą ikoną, którego odbiorę, będzie obrońca, ale będzie to obrońca z Anglii, a więc państwa, któremu właśnie w tym meczu wielkim, pamiętnym Maradona szczelił tego gola, co przebieg półboiska, no i szczelił również tego gola ręką Boga. Tym obrońcą będzie Rio Ferdinand, kozak do Head to Head. Wiele osób z Was Odebrały już Ferdinanda. W mojej lidze także dużo osób Ferdka wzięło. Bo Ferdinand, co tu dużo mówić, jest przekozakiem do head to head. Na dodatek ma boosta kapitana. Kapitan to jest najlepszy skilbust dla obrońców tej edycji. Dzisiaj nagrałem odcinek o skillbustach Jak ktoś nie widział, to zapraszam. No i dzięki temu, że Ferdka odbiorę, będę mógł sprzedać Wandajka. Wandajk kosztuje obecnie około 5 milionów, także troszkę tych pieniążków będę miał także przejdźmy tutaj do SBC, najpierw do Ferdinanda i jeszcze, aha ja odbieram ikony 84 i najbardziej opłaca się według mnie iść te słabsze ikony 83, 84 bo wiem, że niektórzy z was na przykład zbierają te punkty, żeby móc odebrać jakąś ikonę tą z wyższym overallem 88, 89 czy 90, ale jak możecie zobaczyć na, na te ikony już z wyższym overallem, potrzeba 1500, 1800 punktów. Według mnie nie ma sensu tyle zbierać, ponieważ za, zanim tyle uzbieracie, to minie 3 miesiące, za 2 miesiące e, będą toty, po i toty, każdy z nas będzie miał już tylko Samych masterów w drużynie, także wszystkie ikony nie będą już grywalne. Także według mnie najlepiej teraz po prostu sobie odebrać jakąś najsłabszą, to znaczy nie najsłabszą, ale jakąś dobrą ikonę 83, 84, 85, która Wam pasuje do Waszego składu i sobie jeszcze ze dwa miesiące pograć nią, nacieszyć się. Według mnie to jest najlepsze tutaj rozwiązanie. Także co? Przechodzimy do SBC. O Ferdinanda. No, już tu Pichu e, wsadziłem. Mniej więcej, jak to będzie wyglądać. E, natomiast e, ułożę sobie jeszcze raz to. E, potrzeba tutaj e, 6 elitek. 83 over. A więc tak. Mogę tutaj dać Odegarta. No, on nie jest mi potrzebny do, do drużyny. Mógłbym dać Mbappé, ale Mbappé mi jeszcze będzie do czegoś potrzebny. Nie będę przepalał przecież kartę 88 na kartę 84. Lensa damy sobie. I teraz tak, mogę dać też Diaza. On jest z FC Porto. I tutaj trzeba mieć maksymalnie 4 drużyny I akurat się tak składa, że mam jeszcze elitkę z, z Porto. Jest to ten Brazylijczyk, który był w Legacji. o, też mi jest na cholerę potrzebny on, to go przepolimy. No i tutaj mam y, zaś dwie elitki jeszcze z Ligi Mistrzów, z Erbel Salzburg, jest to Ramalio, a także zaś jest to Junuzowicz. Y, jeszcze miałem oczywiście, y, miałem tutaj tego Węgra, ale ja nie mam, także jest spoko cztery drużyny, ale trzeba mieć jeszcze jednego piłkarza z Manchester United, także, także sobie go kupimy. Anglik to musi być najlepiej, żeby mi tutaj uznało. Także pójdziemy na ten market i, i kupimy jakąś elitkę z Manchester United 80 Team, Manchester United, oni będą chyba drodzy, bo tak patrzyłem, cena 400 tysięcy damy no, kurde, nie ma nikogo. Za 500 tysięcy jest kaban tylko chyba. No nie ma nikogo, kurde. To się nie opłaca tego robić. Zbytnio wam powiem. No jest Maguire zaś, jest Kaban, jest Van de Beek, ale to się nie opłaca. Lepiej wziąć jakąś kartę 77 i go ulepszyć. Czekajcie do 200 tysięcy. Zobaczymy, może będzie ktoś. 77. No jest Mata. Jest Makdominay. Ale Anglika widzę nie ma. Matic jest. Dobra, weźmiemy 75. James jest. Czekajcie. Narodowość damy angielską. No, jest legenda Jesse Lingard. To sobie Lingarda weźmiemy. Po ile on chodzi? Zobaczymy. 100, 111 damy. Nie ma za 111. No, 138. Droga, ale kupujemy, bo on jest mi potrzebny. Ulepszymy sobie go od razu, zaraz. Tylko najpierw przejdę do tego SBC. No, cztery y, kluby muszą być to. To już mam cztery kluby: to y, Salzburg i Porto musi być, bo mam po dwóch. To muszę Lensa chyba, albo nie no, Odegarda nie będę przepalał, bo on jest z realu to on mi się do jeszcze czegoś może przydać. Y, to sobie tutaj damy y, po prostu Lingarda za, za niego i sobie Lingarda y, ulepszymy. No, 81 jest, jest spoko. Lingarda będę musiał na 83 co najmniej ulepszyć. No 400 tysięcy, drogo, ale... No jakbym tą elitkę z Manchester United musiał kupić, 83 to... To bym z 700 tysięcy zapłacił, to, to i tak teraz lepiej na tym wyjdę. Jeszcze zaś pewnie będzie brakować trochę, jeżeli chodzi o... O over, albo tam było 81, a potrzeba 83 to... To myślę, że mi może tutaj e, nie styknąć. Będę musiał jeszcze mm, którąś z tych elitek 80 ulepszyć. Tak mi się wydaje. No, nie ma, także Andersona i tych z Salzburga muszę jeszcze e, plus jeden ulepszyć. I Myślę, że to star. star. No i dobra, mamy to. E, koszt e, zrobienia tego SBC e, wyniósł mi około niecało 800 tysięcy końców. Wcale nieduże jak na taką kartę, ale pamiętajcie o tym, że, że tutaj większość kart tak naprawdę już miałem u siebie, a właściwie cały koszt tego SBC to jest kupno Lingarda i podniesienie go właśnie na ten overall. Także co, Przepolamy tych zawodników. No i to nie jest oczywiście SBC o, o ikonę, bo to jest SBC o skillboosty do... Tego, żeby później odebrać ikonę, a do odebrania ikony służą punkty. I ja już tutaj 600 punktów uzbierałem, także co? Odbieram sobie Ferdinanda tego kozaka do head to head. No i będzie pierwsza i pewnie jedyna ikona w mojej drużynie. No, jest Rio Ferdinand, no i elegancko, tego. Także fertka sobie do składu za chwilę dam. No i tutaj oczywiście pojawia nam się to osiągnięcie, ale uwaga, uwaga! Jeżeli ktoś z Was nie zdecydował się na jeszcze odebranie ikony, a macie punkty, to ja wam naprawdę bardzo serdecznie polecam odebrać w taką słabszą ikonę 83-84, jeżeli macie taką e, możliwość, ponieważ dzięki temu, że odebraliście ikonę, odblokowują wam się nagrody w milestonsach, gdzie macie to na później, oczywiście za pół roku można odebrać, jak będziemy odbierać ikony, e, którąś z tych ikon Prime, ale uwaga, uwaga, e, tutaj jest elitka, i tam widziałem w mojej lidze, nie wiem czy to jest tak zrobione, bo tu jest elitka 80, niby zwykła, ale tam widziałem w mojej lidze dużo osób wysłało, wysyłało screenshoty, że, że tutaj w tej paczce trafiło elitki 85, Overall Plus. Także nie wiem, czy tutaj jest podkręcony jakiś specjalnie że takie elitki dobre wypadają. Znając moje szczęście, to pewnie mi główienko wyskoczy. Ale mamy, mam oczywiście nadzieję, że się tutaj mile, mile zaskoczę. No i zobaczymy, kto tutaj będzie. Aha, okej. Okay. Dobra, nie było tematu. Ale i tak wam polecam tą ikonę sobie tutaj odebrać do składu. Bo tak jak mówiłem, według mnie nie ma sensu zbierać po tysiąc czy tam więcej punktów. Tylko sobie odbierzecie ikonę. No tutaj Ferdinand sobie pójdzie za Wandajka. Oczywiście Wandajkowi przepole tutaj rank-upy, ale Wandajka na razie jeszcze dzisiaj e, nie sprzedam. Chcę się nim nacieszyć. E, no 3 miliony mam końców, natomiast e, tam patrzyłem cenę Wandajka chyba wywaliło do góry na 5 milionów. Ja Wandajka kupiłem za 3 miliony. Także ja tutaj jestem zarobiony. Gościu. No, 5 milionów kosztuje. Także, no, jutro, pojutrze zapewne Wandajka sprzedam, sprzedam też Robertsona, bo będę chciał kupić Showa No, to za Wandajka dostanę 5 milionów, za Robertsona 2 miliony. No, i będę miał dzięki temu 10 milionów końców na moim koncie. Także już tutaj mówię do Was taką informację, żeby nie było pytań. Bo znając życie się będziecie pytać skąd masz 10 milionów pewnie jesteś pay to winem, a ja tutaj nie mam że jestem pay to winem tylko dzięki po prostu grze tyle pieniążków mam także z mojej strony to tyle ikona odebrana także się cieszę z tego powodu no i trzymajcie się do następnych odcinków cześć